Kiedy wiosną 1940 roku dokonywano zbrodni katyńskiej, kiedy mordowano strzałami w tył głowy tysiąc po tysiącu polskich oficerów, Stalin był przekonany, że jest panem tej rzeczywistości, na której się dzieje to wszystko. Ta zbrodnia nigdy nie miała wyjść na światło dzienne. Elementem ukrywania tej zbrodni było pozbycie się tych, którzy czekają na powrót. Ludzi, którzy byli internowani w obozach, a więc rodzin, najbliższych, dzieci, żon, rodziców, tych wszystkich, których Sowieci mieli w Kozielsku, w Ostaszkowie i w Starobielsku. W związku z tym rozpoczęto masową wywózkę tych rodzin oficerów w Katyniu. Chodziło o to, że jak będzie budowana ta nowa Polska, komunistyczna, sowiecka, to nie będzie tam tych, którzy czekają na powrót oficerów, którzy się rozpłynęli nie wiadomo gdzie. Temat Katynia miał nie istnieć. Miejsce zbrodni miało nigdy nie być odkryte, dlatego sadzono drzewa, które miały wyrosnąć tak, żeby to był jednolity las, a nie jakieś pole, gdzie na przykład chłop przypadkowo za lat 10-20 wyciągnie jakieś kości. Były to tereny NKWD, były to tereny strzeżone. Nikt się nie spodziewał, że historia nagle spowoduje taki zakręt, w którym te ziemie znajdą się we władaniu obcego, wrogiego państwa. To państwo, kiedy dokonywano zbrodni, czyli Rzesza Niemiecka, była przyjacielem, była sojusznikiem. Nawet w dokumentach oficjalnych NKWD, kiedy mówiono o mordowanych oficerach, o przeznaczonych do wymordowania oficerach, że są elementami antysowieckimi, są też tam oskarżenia o to, że są przejawiają emocje gwałtownie antyniemieckie. W szybkim czasie okazało się, że Niemcy przestały być sojusznikiem Związku Sowieckiego. Stalina już zaniepokoiły zbyt łatwe sukcesy Hitlera na Zachodzie. To nie była droga do realizacji tej koncepcji, na którą liczył, czyli wyniszczająca wojna na Zachodzie, która otworzy drzwi do społeczeństw europejskich, Armii Czerwonej i Związkowi Sowieckiemu. Nagle okazało się, że wojna szybko się na Zachodzie zaczęła i faktycznie szybko się skończyła. Stalin w związku z tym musiał się liczyć z koniecznością weryfikacji dotychczasowych założeń. Ale inicjatywę, jak wiemy, przejęli przede wszystkim Niemcy. W roku 1941 atak na ZSRR spowodował nie tylko gwałtowne klęski Armii Czerwonej, ale też spowodował, że Niemcy zajęli obszary, które na wieki wieków miały być pod kontrolą NKWD i Partii Komunistycznej. Obszary, na których dokonano zbrodni. Niemcy dosyć szybko się zorientowali, że mają w swoim posiadaniu tereny, na których dokonywano zbrodni na masową skalę. Pytanie było, kiedy to wykorzystać i w jaki sposób to wykorzystać. Ani Niemcy, ani Sowieci oczywiście nie podchodzili do problemu zbrodni katyńskiej w sposób moralny. To nie miało żadnego znaczenia, dopóki tej zbrodni się nie ujawnia. Stalin liczył na to, że jednak te groby nie wyjdą z ziemi. Hitler czekał na moment, w którym będzie odpowiednia korzyść polityczna z tego, żeby zbrodnię katyńską ujawnić na świecie. Niemcy wiedzieli, co robią. Czekali na odpowiedni moment z ujawnieniem zbrodni katyńskiej. W roku 1941 i w 1942 wciąż jeszcze zwyciężali na wschodzie.
wciąż jeszcze liczyli na to, że to oni będą organizatorami przestrzeni życiowej na tych wszystkich obszarach, które zostały na wschodzie zajęte. Ale rok 42 już powoli zwiastował klęski państw osi. Zarówno w Afryce, jak i na wschodzie, gdzie Niemcy ugrzęźli pod Stalingradem w końcu 42 roku, a na początku 43 roku już było wiadomo, że ta bitwa pod Stalingradem będzie przez Niemcy przegrana, wygrana przez Związek Sowiecki. Kiedy tworzono sojusz państw walczących przeciwko Rzeszy Adolfa Hitlera, cały czas jednym z ważniejszych elementów walki propagandowej, a ta jest ważną częścią wojny, wspomagającą działania militarne, a czasami nawet ważniejszą niż działania militarne, w sferze propagandowej pokazywano Hitlera jako najeźdźcę, agresora. W roku 1942 władze Rzeczypospolitej Polskiej, które nawet sami Amerykanie nazywali sumieniem świata, władze Rzeczypospolitej Polskiej doprowadziły do tego, że w grudniu 1942 zostały nazwane po imieniu i potępione zbrodnie niemieckie dokonywane na narodzie żydowskim. Zapowiedziano po raz pierwszy na arenie międzynarodowej, właśnie w grudniu 1942 roku, że odpowiedzialni za te zbrodnie będą ścigani. Przewaga moralna koalicji alianckiej nad Niemcami była ważnym elementem strategii prowadzenia wojny. Przewaga moralna, która mówiła, że mamy do czynienia z siłami zła reprezentowanymi przez Adolfa Hitlera i siłami dobra reprezentowanymi przez państwa alianckie. No i pytanie się rodzi, a jak w tej koncepcji pozycjonowany był Związek Sowiecki? Zachód, bo mówimy już też o czasie, kiedy Stany Zjednoczone Ameryki Północnej przystąpiły do wojny, Zachód próbował kształtować obraz Stalina, obraz Związku Sowieckiego jako kraju, który się zmienił. Jako kraju, który już nie był tą dyktaturą z lat 30. Budowano kompletnie zafałszowany przekaz dla swoich własnych społeczeństw i dla opinii międzynarodowej. Czy Roosevelt, czy Churchill nie wiedzieli, z kim mają do czynienia w koalicji? Wiedzieli doskonale, wiedzieli tak jak Polacy, że Józef Stalin to był zbrodniarz odpowiedzialny za śmierć milionów ludzi w Związku Sowieckim w latach 30. Nie trzeba było wiedzy o Katyniu, żeby rozumieć, że to jest sowiecki krwawy dyktator, który w sensie moralnym jest tyle samo wart, co Adolf Hitler. Ale jednocześnie dla celów wojennych trzeba było wkomponować ten Związek Sowiecki w te siły dobra. Więc w Stanach Zjednoczonych drukowano nawet poczytne tygodniki z twarzą, z portretem Stalina na okładce, gdzie opowiadano o różnych aspektach funkcjonowania Związku Sowieckiego, gdzie między innymi tłumaczono, że NKWD to nic strasznego, że to jest taki sowiecki odpowiednik FBI. Ta propaganda miała być orężem, nie tylko dodatkiem, ale ważnym orężem w całej strategii wojennej. Obóz aliancki miał być tym obozem, który ma moralną przewagę nad obozem podpalaczy świata, obozem narodowych socjalistów, obozem tych, którzy są wrogami wolności. Stalin w swojej propagandzie idealnie wkomponował hasła propagandowe Związku Sowieckiego do takiej narracji. Siły dobra przeciwko siłom zła. Państwo sowieckie jako część świata demokratycznego walcząca z największym wrogiem ludzkości, z faszyzmem. Dzisiaj do tego wraca Putin, do takiej opowieści. Ale my wiemy, że to było kłamstwo. My wiemy, że to był ten sam Stalin, który dokonywał zbrodni na własnym narodzie w latach 30.,
że był przedstawicielem tego krwawego reżimu bolszewickiego, który w swej istocie się nie zmienił po 22 czerwca 1941 roku. Zaczyna się rok 1943. Bitwa pod Stalingradem zmierza do tragicznego dla Niemiec finału. Z punktu widzenia Związku Sowieckiego to jest początek drogi na zachód. Początek drogi do powrotu do realizacji idei komunizmu, czyli przeniesienia rewolucji na zachód. Stalin, kiedy staje przed taką perspektywą, wie doskonale, że znowu największym problemem jest Polska, która nie należy do sojuszników Hitlera. Gdyby Polska była sojusznikiem Hitlera, nie byłaby problemem. Bo przecież nikt nie będzie wystawiał rachunków armii zwycięskiej za to, że podbija teren wroga, że podbija teren sojuszników wroga. Nikt nie widział problemu, że Armia Czerwona wkracza jako siła okupacyjna do krajów, które walczyły po stronie Niemiec. Natomiast czym innym była Polska, która jako to sumienie świata była od początku częścią obozu aliantów. I wbrew temu, co dzisiaj myślimy, zbyt słabo to doceniamy, ale Polska była jednym z fundamentów właśnie owej narracji o moralnej przewadze obozu aliantów. Bo to był kraj, który walczył od początku. Nie bez powodu to Polsce się udawało i Polska zabiegała o to, aby oficjalnie potępić też zbrodnie dokonywane przez Niemców na narodzie żydowskim. I ta Polska, jeżeli Stalin chciał zrealizować swoje cele, czyli iść dalej, podbijać nowe tereny, musiała być zniszczona. Żeby ją opanować, trzeba to było zrobić w białych rękawiczkach. Więc Stalin generował specjalnie konflikty z polskim rządem. Właściwie to nie były konflikty. Dzisiaj można rwać włosy z głowy, kiedy w podręcznikach nawet akademickich się mówi o tym bezosobowo, że narastało napięcie w stosunkach polsko-sowieckich. Nie narastało napięcie. Na początku roku 1943 Stalin świadomie dążył do tego, żeby wygenerować konflikt. Dlatego też wycofał decyzję o uznawaniu obywatelstwa Rzeczpospolitej ludzi, którzy byli wcześniej wywiezieni w głąb ZSRR. Dlatego też dokonywał ciosów, które miały spowodować, no właśnie, najlepiej, żeby polski protest dyplomatyczny doprowadził do zerwania stosunków międzypaństwowych. W kwietniu 1943 roku była już podjęta decyzja o tym, że nadszedł moment, w którym trzeba zerwać stosunki z Polską. Stalin miał informację i z Londynu, i z Waszyngtonu, że nikt nie będzie kruszył kopii o ziemię wschodnie. To było jedyne póki co roszczenie, które Stalin ujawniał w stosunku do Polski. Że granica wschodnia przedwojenna musi być przesunięta i coraz mocniej traktował ziemię wschodnie z Wilnem, z Lwowem, z Nowogródczyzną, Wołyniem, Polesiem jako obszary Związku Sowieckiego. W początkach kwietnia już przygotowywał działania propagandowe, które były podprowadzeniem aktu wypowiedzenia stosunków międzynarodowych, zerwania relacji z Polską. Wiedział, że już to może zrobić i czuł się na tyle silny, kiedy Armia Czerwona już była przed perspektywą marszu na zachód w stronę nie tylko Warszawy, ale i Berlina. W związku z tym w kwietniu, kiedy Niemcy opublikowali informacje o odnalezieniu grobów katyńskich, w Moskwie pojawił się element konsternacji. Niemcy wiedzieli, co robią. Też postępowali tutaj cynicznie. Wsadzili kij w mrowisko. Wsadzili kij, który miał pokazać, że nie ma przewagi moralnej. Oskarża się Niemców o zbrodnie, oskarża się ich na arenie międzynarodowej, zapowiada się
ściganie odpowiedzialnych za te zbrodnie, to oni nagle pokazują masową zbrodnię na wyselekcjonowanych ludziach, na polskiej inteligencji, na polskich oficerach. Zbrodnię, która była szczególnie trudna do obronienia, jeżeli w ogóle można mówić, że jakiekolwiek masowe mordowanie ludzi jest do obronienia. Ale tutaj było to punktowe, wyselekcjonowane uderzenie w polską inteligencję. No właśnie, Związek Sowiecki wygrywał, i Niemcy też mieli tego świadomość, dzięki olbrzymim dostawom sprzętu i funduszy z krajów zachodnich. Można powiedzieć, że koalicja antyniemiecka była oklejona hasłami o moralności, prawach człowieka, demokracji, wolności. I nagle okazuje się, że jeden z krajów tej koalicji, jeden z najważniejszych podmiotów tej koalicji, to jest kraj, który dokonuje aktów ludobójstwa, zbrodni wojennych. Nie trudno też przypomnieć, że to będą też zbrodnie przeciwko pokojowi. Ale to jest kwalifikacja, która się pojawi później w Norymberdze. W każdym razie, w roku 1943, kiedy okazuje się, że Niemcy publikują takie informacje, Stalin, nie mamy tutaj pełnej dokumentacji, ale z materiałów propagandowych widać pewną konsternację, która w Moskwie zapanowała. I dopiero z czasem wypracowano formułę przekucia zbrodni na obywatelach Rzeczypospolitej Polskiej na narzędzie uderzenia w tę Rzeczpospolitą Polską. Ja myślę, że możemy postawić tezę, iż zerwanie stosunków z Polską było zaplanowane na początek kwietnia, na pierwszą połowę kwietnia. Ujawnienie zbrodni katyńskiej spowodowało, że ogłoszono to dopiero 25 kwietnia, kiedy już przeanalizowano, jakimi metodami, przeanalizowano w Moskwie, jakimi metodami będzie propagandowo zwalczane to jako zbrodnia niemiecka, która jest fałszywie przypisywana Związkowi Sowieckiemu i zostanie to zwrócone przeciwko Polsce, która delikatnie, wiedząc, czym są Niemcy, które publikują informacje o masowej zbrodni i czym jest Związek Sowiecki, który jest o dokonanie tej zbrodni oskarżony. Polska delikatnie występuje do międzynarodowych organów o wszczęcie śledztwa, do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, o to, żeby powiedzieć, jak było. Ale ta zbrodnia, ta wiedza, ta prawda staje się niewygodna. Wróćmy do pytania o Zachód. Czy Zachód nie wie, z kim ma do czynienia? Jeszcze nie stawiamy pytania o to, co wie o Katyniu. Czy wierzy w to, że to nie Sowieci dokonali tej zbrodni? Ważniejsze jest, żeby w tym kontekście jest ważne, żebyśmy pamiętali, że Roosevelt, Churchill wiedzieli, z kim mają do czynienia. Wiedzieli, że Stalin jest zbrodniarzem. Wiedzieli, że Stalin mógł to zrobić. Dzisiaj wiemy też, że wiedza o tym, że Katyń jest dziełem sowieckim, nie była niczym obcym ani w Waszyngtonie, ani w Londynie. Ale co z nią zrobić? Jak ją potraktować? Czy pozwolić na to, żeby koalicja aliancka straciła moralną przewagę? Polska jako kraj członkowski koalicji alianckiej nie mogła się wkomponować w promowanie kłamstwa o Katyniu jako o zbrodni niemieckiej, bo to byłoby obraźliwe dla pamięci tych obywateli, to byłoby nieuczciwe, to byłoby wkomponowaniem nas w kłamstwo katyńskie i z tego kłamstwa do dzisiaj byśmy nie wyszli, bo by dzisiaj Rosjanie mówili, sama Polska przyznała, że to Niemcy. Rząd polski zrobił absolutne minimum, nigdy nie zaczął dla osiągnięcia jakichś wyimaginowanych
celów w stosunkach polsko-sowieckich nigdy nie zaczął promować tego kłamstwa. I to jest bardzo ważne dla dziejów tego, co nazywamy kłamstwem katyńskim. W niektórych książkach wciąż pisze się o tym, że Sowieci dokonali zbrodni katyńskiej, ale kiedy mówimy o zerwaniu stosunków Związku Sowieckiego z Polską, w podręcznikach nawet wydawanych w XXI wieku w Polsce mogłem przeczytać, że Mołotow i Stalin byli oburzeni posądzeniami o dokonanie tej zbrodni. Oczywiście nie byli oburzeni, bo oni doskonale wiedzieli, jaką grę prowadzą i doskonale wiedzieli, kto podpisywał decyzję o masowym mordzie. Wiedzieli, kto o tym decydował w sensie realnym. Dlatego też zerwanie stosunków z Polską nie było spowodowane ujawnieniem zbrodni i polskim wnioskiem o śledztwo. Zerwanie stosunków z Polską było realizacją taktyki, którą Stalin rozpoczął co najmniej w styczniu realizować już czynnie, w styczniu 1943 roku, kiedy ściągnął z prądu pod Stalingradem Wandę Wasilewską i nakazał jej tworzenie ośrodków politycznych, które sam kazał nazwać Związkiem Patriotów Polskich, ośrodka politycznego, który będzie pozorował siłę niezależną od Moskwy oczywiście, ale też niezależną od władz polskich, która będzie kontestować polskie działania na arenie międzynarodowej, polską politykę, stając się, faktycznie będąc rzeczowo wykorzystywanym narzędziem w polityce propagandowej Stalina na arenie międzynarodowej. Te działania ukierunkowane w likwidację Polski jako podmiotu na arenie koalicji można nazwać agresją w ramach koalicji, bowiem na skutek działania Sowietów Polska jako jedyny kraj biorący udział w wojnie po stronie alianckiej znalazł się w roku 1943, 1944, 1945 w sytuacji państwa uczestniczącego w wojnie z Niemcami po stronie koalicji, a jednocześnie będącego już przedmiotem wewnątrzkoalicyjnej agresji. Agresji ze strony Związku Sowieckiego, która była dokonywana najpierw metodami politycznymi, propagandowymi, a tam, gdzie Armia Czerwona, NKWD, mogło już mieć w zasięgu polskie jednostki Armii Krajowej, dokonywany również metodami najpierw militarnymi, później policyjnymi. Polska była jedyną w czasie wojny ofiarą wewnątrzkoalicyjnej agresji. I Polska była spychana z pozycji kraju podmiotowego w obozie alianckim do pozycji przedmiotu decyzji mocarstw. W roku 1945 w Jałcie to widać już dokładnie, że Polska mimo walki po stronie koalicyjnej od września 1939 roku jest narzędziem, Polska jest przedmiotem decyzji obcych rządów. To jest sukces polityki Stalina, który został rozpoczęty kłamstwem katyńskim, ugruntowanym w kwietniu 1943 roku poprzez wykorzystanie go jako pretekstu do zerwania stosunków z Rzeczpospolitą Polską, stosunków polsko-sowieckich. Kłamstwo katyńskie, jeżeli możemy powiedzieć o Katyniu jako o zbrodni, która ciążyła nad całością dziejów PRL-u, bo ona dotyczyła i polskiej historii społecznej, i stanu umysłów. Do Katynia odwoływali się ludzie walczący z władzą komunistyczną i w latach 40., i w latach 70., i w latach 50., i w latach 60., i w latach 80. Tam, gdzie społeczeństwo miało większą podmiotowość, jak w czasach Solidarności, wołanie o tą prawdę było głośniejsze. Tam, gdzie było bardziej stłamszone, to było wołanie, które było problemem dla władzy komunistycznej, jak nie pozwolić w rodzinach przekazywać prawdę o Katyniu. Jeżeli spojrzymy na
proces wypychania Polski z areny międzynarodowej przez Związek Sowiecki, z podmiotowości na arenie międzynarodowej w roku 1943, 1945, to w sposób oczywisty możemy dostrzec, że kłamstwo katyńskie stało się kłamstwem założycielskim dla PKWN, dla tego, co później nazwano Polską Rzeczpospolitą Ludową. Komunizm w Polsce był zbudowany na kłamstwie katyńskim. I mimo, że wydawano już w latach wojny Związek Patriotów Polskich, tak, czyli jeszcze raz przypomnijmy, organizacja, której nazwę nadał Stalin, która została stworzona na polecenie Stalina, wydawał już broszury propagandowe pod hasłem Prawda o Katyniu. Później, w latach 40. pokazały się większe książki, które zawierały dokumenty z tak zwanej Komisji Burdenki, która została powołana przez Związek Sowiecki po to, żeby stworzyć, wyprodukować dokumentację pozornie naukową, prokuratorską, potwierdzającą, że zbrodnia katyńska to Niemcy. Tak jak w roku 1940 zbrodnia katyńska miała być oczyszczeniem polskiej inteligencji, przygotowaniem do budowy czerwonej komunistycznej Polski w ramach Międzynarodowej Republiki Sowieckiej, tak w zmienionych okolicznościach politycznych, w zmienionych okolicznościach wojennych kłamstwo katyńskie stało się kłamstwem założycielskim stalinowskiej Polski, Bieruta i jego następców.